Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj będzie portret tarotowy poety Konstanty Ildefons Gałczyński. Kto go nie zna, to chyba nie ma takiej osoby. No nie wiem, przynajmniej z mojego pokolenia na pewno nie ma. To jest poeta towarzyszący mi całe życie przez jego wspaniałą grę słów. Wspaniałe oczywiście wiersze, również Teatrzyk Zielona Gęś. Właściwie wszystko, co wyszło spod jego pióra, mi towarzyszy przez całe moje życie, tak samo jak Agnieszka Osiecka, cała twórczość Osieckiej. I wiecie, Gałczyński pisał różne rzeczy do różnych odbiorców i do różnych pism i przed wojną, i po wojnie, także pomyślałam sobie, że dobrze by było omówić portret tarotowy poety. Ale ten portret tarotowy nie jest typowym portretem poety. Czego byśmy się mogli spodziewać po poecie? Jakich kart? Oczywiście księżyca, no bo to przy księżycu się tworzy, tak? To księżyc daje wenę twórczą, to księżyc jest tęsknotą. Srebrna luna wzmaga tęsknoty duszy, tęsknoty za ukochaną, ukochanym i tak dalej. Tak samo jak Osiecka pisała o lunie srebrnookiej, prawda? No ale Gałczyński, słuchajcie, tu zaskoczenie, facet, który twardo stąpał po ziemi. Ja nie wiem, czy wy wiecie, że gdziekolwiek pisał, albo z kimkolwiek miał kontrakt zawarty, czy to z Przekrojem po wojnie, czy przed wojną z Bluszczem, czy z jakimkolwiek innym czasopismem, on pilnował terminów. Jego nie można było oszukać, dlatego że jak było zamówienie, to on to zamówienie wykonał, ale tutaj do rączki pieniążki musiało być i nie było tak, że nie zostało zapłacone. Także Gałczyński dbał o swój interes, jak i przed wojną, tak i po wojnie. A że on potrafił tworzyć na poczekaniu, dlaczego? Dlaczego potrafił tworzyć na poczekaniu? Dlatego, że ma w swoim portrecie tarotowym dużo kart magów. Na pierwszym, drugim etapie ma również w kochankach misję, no i co najważniejsze, ma kapłana w świadomości. A kapłan w świadomości i jeszcze u osoby urodzonej na początku XX wieku, powiedzmy do II wojny światowej, co oznaczał szeroką wiedzę, również klasyczną. Gałczyński był gruntownie wykształcony, znał kilka języków, również znał grekę i łacinę, więc to było wykształcenie przedwojenne, dające szersze horyzonty niż dzisiejsze. To znaczy, jeśli chodzi o wiedzę klasyczną, więc on był wszechstronnie, można powiedzieć, wykształcony. I giętki język, gra słów i również swobodne poruszanie się w kilku językach powodowało, że on po prostu wziął pióro, wziął kartkę i w ciągu 5 minut napisał czterowersowy albo ośmiowersowy wiersz, albo pioseneczkę, albo cokolwiek innego, co mu przyszło do głowy. Poza tym Gałczyński, słuchajcie, tego w portrecie oczywiście nie ma. Zaraz zobaczę, czy nie ma, czy się mylę. W podstawowym portrecie tego nie ma, ale Gałczyński, urodzony 23 stycznia, to jest chyba typowy przedstawiciel archetypowego wodnika, który bawi się językiem, ale zauważcie, jakim się językiem bawi. Futurystycznym językiem, również esperanto, językiem kubistycznym, że tak to nazwę. Wtedy był taki trend też i w dwudziestoleciu międzywojennym, więc on w tym się swobodnie poruszał. Tworzeniem nowych też słów, powiedzonek i tak dalej. Także to jest typowy, słuchajcie, wodnik. No ale że w dziedzinie artystycznej, cóż to, nie szkodzi.
Poza tym cała jego, spójrzcie jak on nazywał bohaterów swojego teatrzyku, na przykład Zielona Gęś, no pani Kociubińska. To tylko chyba Wodnik potrafi nazwać tak nieziemsko jakąś postać. No teatrzyk Zielona Gęś również, Zaczarowany Dorożkarz, Zaczarowana Dorożka. No taki wiecie, nie, to nie wychodziło u niego z duszy, tylko u niego wychodziło to właśnie z tego archetypu wodnika. Dobrze, ale mówiłam wam o kapłanie, natomiast jakie on ma karty u siebie, co pomogły mu, które pomogły mu w tej poezji jego, w tej artystycznej, bo on tworzył też, słuchajcie, kabareciki, tak, przed wojną. Pisał do różnych kabarecików, kabaretów i tak dalej. Co mu pomogło? No przede wszystkim mak. No mak też dba o swój interes, czyli tu proszę mi zapłacić. Ma pełno pomysłów, no i on tego maga w sumie wykorzystał tak w poezji, w prozie mniej, no w prozie też, ale w poezji. I właściwie nie mamy tutaj w jego portrecie żadnych kart mówiących no właśnie o tej takiej lunie srebrnookiej od Agnieszki Osieckiej. Na upartego, naprawdę na upartego, można by podpiąć umiar na jego harmonii wewnętrznej, który też potrafi łączyć różne przeciwstawne siły ze sobą, żeby wyszło coś innego, no to tak, no to ewentualnie tutaj można, tak? Pani Kociubińska, Teatrzyk Zielona Gęś i tak dalej. Ale tak naprawdę to, no kapłanka, ona też tam siedzi z książką, trochę się uczy, trochę tworzy, ale trochę w chmurach gdzieś tam biega, ale natchnienia to ona takiego za bardzo nie potrzebuje, no to księżyc potrzebuje tego natchnienia, to on jest tą muzą, to są te drgania duszy i tak dalej. Ale co jeszcze było siłą napędową do pisania wierszy? On ma kochanków, słuchajcie, na misji życiowej. Kochanków, co jest najważniejsze u niego w życiu? I oczywiście cesarzowe. On ma cesarzową z przeznaczenia, cesarzową na trzecim etapie życia, co go najsilniej warunkuje i co działa na niego z podświadomości. Czyli miłość była dla niego siłą napędową. Oczywiście jego żona Natalia, której imiona zostały odmienione przez wszystkie przypadki w jego wierszach. No i jego trzy kochanki. Ja nie wiem, czy wy wiecie, że Gałczyński, kiedy został w czasie wojny posadzony w stalagu, on miał tam trzy panie, trzy kochanki, czasami nawet równolegle. Spotykał się z każdą i każdej mówił, że ją kochał, a mimo, że był żonaty, to nawet z jedną chciał się żenić. Więc taki był Gałczyński, idący za głosem swojego serca, piszący również wiersze, bardzo płodny, poetycko na cześć miłości do pań i wdzięków pań i tak dalej. To nie wiem, czy to było urocze. Musiało to być urocze, no bo jedną kochankę za sobą przywiózł, kiedy dopiero w 1946 roku do Warszawy, a w 1945 on był wypuszczony, ale tak krążył sobie po Polsce ówczesnej i zanim trafił do swojej żony. Wszyscy myśleli, że on nie żyje. Nawet w prasie ukazały się jakieś jego kolegów, literatów, tuż po wojnie jakieś artykuły, że no Gałczyński chyba nie żyje, bo nie wrócił do domu, a on sobie tak jeździł po tej Polsce z jedną kochanką, no i przyjechał z tą kochanką do Warszawy, no i potem wyekspediował ją do klasztoru, a sam wrócił do żony. No w każdym razie Gałczyński też był numer niezły, jeśli chodzi o kobiety, no ale ta miłość, tak, ci kochankowie, te cesarzowe, to było, no powiedzmy, siłą napędową do tworzenia poezji, ale oczywiście też nie tylko to, no bo jak mówię, kapłan, no ta kapłanka na jako wykształcenie gruntowne, znajomość giętkiego języka, przecież u niego, jeśli przeczytacie jego wiersze, to rymy wynikają same z siebie i właściwie sens jest w
słowach, które są poprzedzające, czy może wiecie, analiza wiersza i tak dalej, o to mi chodzi, czyli sens słów, które on umieszcza w tych strofkach, wynikają jedno z drugiego, tak? Także no, nie bez przyczyny w piosence, którą śpiewa Michał Bajor, już nie pamiętam, kto napisał tam słowa. Ta piosenka ma tytuł Chciałbym i autor tych słów do tej piosenki ustami Michała Bajora jest to wyśpiewywane, że chciałby mieć taką sieć, by w nią wpleść życia treść. Czyli on, autor tego, tej piosenki Bajora, trochę wzoruje się na Gałczyńskim, no i tam są takie strofki, też między innymi pisać wiersze jak KI, tak? No w tej piosence Bajora, autor tej piosenki, z tekstu do tej piosenki tak pisze, pisać wiersze jak KI, czyli KI kim jest? No jest Konstantym Ildefonsem, więc no on był autorytetem, tak? Czy może niedoścignionym wzorem jest być może nadal dla niektórych poetów. Czyli chodzi mi o to, że u Gałczyńskiego te słowa wynikały same z siebie, one po prostu idealnie łączyły się w całość i ten rytm wiersza, nawet jeżeli będziecie klaskać przy czytaniu na głos tego wiersza, to jest bardzo rytmiczne i u niego wynikało to naturalnie, no słuchajcie, no... technika, tak? Technika. Mak stosuje technikę, ma swój styl, naturalnie to mu wychodzi. Okej. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć o jednej rzeczy, bo Gałczyński był alkoholikiem. Ale on był nietypowym alkoholikiem, takim, który jeżeli wpadał w ciąg, no to wpadał w ciąg. Anka Kowalska czasami mówiła o nim, że jak on do niej przychodził, był w tym ciągu alkoholowym, to on pisał wtedy wiersze, ale ona mówi, że wychodziły mu te wiersze, ale tak bełkotał, że po prostu no, nie dało rady kompletnie go przywrócić do pionu. Natomiast były też takie momenty w jego życiu, że on po prostu nie tykał alkoholu przez parę miesięcy albo czasami przez rok i w ogóle tego alkoholu nie pił, także on potrafił się kontrolować. No ale jak wpadał w ciąg, no to wpadał w ciąg. No i gdzie ten alkoholizm u niego jest? No byśmy szukali karty księżyca, ewentualnie znowu, może ten umiar na harmonii wewnętrznej i byśmy tu szukali gdzieś księżyca, no ale księżyca nie ma, natomiast jest Wisielec. Tylko że Gałczyński nie miał depresji, słuchajcie, on nie był takim typem osoby, która... no nie wiem, wpadałaby w czarną dziurę i piła z rozpaczy. Nie. Wisielca ma na strefie destrukcyjnej, więc może ewentualnie też to tak wiecie, w cudzysłowie można to podpiąć pod te ciągi alkoholowe. No ale ta samokontrola to jest u niego co? No to jest ten kapłan ze świadomości. I on ma jeszcze, co robi bardzo dobrze bez udziału świadomości, ma eremitę, czyli eremita jest czysty, tak? Więc dlatego on potrafił czasowo bardzo mocno być niepijącym alkoholikiem i mocno się tego trzymać, czyli być tym ascetą. Jak sobie radził ze stresem, miał sprawiedliwość. No sprawiedliwość też jest, słuchajcie, bardzo mocno werbalna. Więc Gałczyński prawdopodobnie, że jak się wkurzył albo coś go wkurzyło, to mówił bez pardonu wprost ludziom, albo po prostu musiał się nagadać, bo jeżeli człowiek radzi sobie ze stresem w karcie sprawiedliwości, to on nie trzyma tego w sobie. To trzyma w sobie eremita, czasami Wisielec. No Wisielec to tam mówi, kurczę, moja wina, no zawaliłem. No ale sprawiedliwość mówi o tym, okej, porozmawiajmy. Ja Ci muszę powiedzieć, jak to z mojej strony wygląda. Ja Ci muszę wyrzucić to, co mi na wątrobie leży. Nie mogę tego trzymać w sobie, ja muszę po prostu to wypowiedzieć. Mogę nawet skrytykować, mogę nawet konstruktywnie skrytykować, albo i negatywnie, ale ja muszę to wypowiedzieć, bo się po prostu uduszę.
Także prawdopodobnie Gałczyński też tak postępował. Raczej chyba sobie wrogów nie robił, albo po prostu miał. No, on był hołubiony po wojnie, tak? Przez władze PRL-u. Miał tam zielone światło, więc wiecie, on mógł tam sobie różne rzeczy poopowiadać, ale też musiał się trzymać jakichś reguł. Poza tym on też tak żartobliwie mówił do swoich znajomych, że nieważne kto mu zleca pisanie wierszy, ważne żeby się kasa zgadzała. Oczywiście to nie było powiedziane w taki sposób, ale o to chodziło. Także Gałczyński był niezły numer, powiem wam. On ma diabła, jak go ludzie postrzegali na zewnątrz, więc on był, wiecie, no ludzie chcieli z nim przebywać, bo koło niego ciągle coś się działo. No i słuchajcie, jak mężczyzna ma kartę diabła, albo we wnętrzu, albo jak właśnie na karcie zewnętrznej, albo no nie wiem gdzie, na talentach, to taki mężczyzna przyciąga kobiety jak lep na muchy, bo on jest interesujący. On może być brzydki jak noc, tak jak mawiała moja babcia, ale on ma w sobie coś. No i dlatego, słuchajcie, też te panie nie mogły mu się oprzeć, tak? Ale on do końca był wierny swojej żonie. Znaczy wierny, no w tym sensie, że nie rozwiódł się z żoną Natalią. Wtedy była w ogóle inna no, moralność, nazwijmy to tak. W każdym razie on był przywiązany do swojej żony, no ale też inne panie były dla niego ważne. No przez tą cesarzową też miał kapłanki, czyli to były też inne kobiety, tak, które no, nie pretendowały do roli cesarzowej, tylko do tej drugoplanowej, no ale mimo wszystko były kobietami. Także widzicie, u Gałczyńskiego nie ma kompletnie żadnych kart mówiących o tym, że dusza mi się wyrywa do pisania wierszy, że to są cierpienia młodego Wertera i bez napisania wierszy to ja umrę i uschnę. Nie. Może kiedyś wam opowiem o portrecie tarotowym Tuwima, ale Tuwim ma tak trudny portret tarotowy, ponieważ ma tylko właściwie trzy karty. Ma głupca, księżyc i koło fortuny. O ile się nie mylę, to chyba było koło fortuny. I to jest cały portret Tuwima. Więc u Tuwima, a eremitę miał, chyba nie koło, tylko eremitę. I u Tuwima te trzy karty, które się przewijają u niego w portrecie, są tak trudne do złożenia w całość, że czasami, że ja do dzisiaj się zastanawiam nad tym portretem. Więc może kiedyś wam opowiem o portrecie Tuwima, jeżeli rozkminię większość, bo opowiadać tak po łebkach to nie chcę. Ale u Tuwima jest ten księżyc, który mówi oczywiście o tęsknotach duszy, o tym, że przy świetle księżyca on będzie tworzył, że to jest właśnie ta muza i tak dalej, no ale też alkoholizm, tak? Oczywiście. Dobrze, to było wszystko, jeśli chodzi o Gałczyńskiego. Polecam wam posłuchać sobie na przykład, nie wiem, niektórych piosenek na podstawie jego wierszy. Niemen śpiewał, Stan Borys również. No oczywiście piosenki z Zielonej Gęsi. No i tak dalej, i tak dalej. No i Zaczarowana Dorożka. Dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam za dzisiaj i do następnego filmu.